słowa Pana Jezusa. W stosunku do Twoich bliźnich kieruj się miłosierdziem, a nie sprawiedliwością. Ty nie jesteś w stanie osądzić niczego sprawiedliwie. Mogę uczynić to tylko ja. Nikomu z ludzi nie nakazywałem oceniać i karać. Wręcz przeciwnie, przestrzegałem przed tym i zakazałem. Przyszedłem jako człowiek, by nauczać miłosierdzia. Pokazałem to całym moim życiem i moim nauczaniem. To jest wzór dla każdego i mój nakaz. Poprzez moje miłosierdzie patrz na każdego i odnoś się do każdego. Tych, którzy czynią zło, którzy błądzą, otocz największą miłością i miłosierdziem w swym wnętrzu i w zewnętrznych przejawach Twego stosunku do nich. Kochaj ich, módl się za nich i pokutuj, aby uleczyć krzywdę, jaką wyrządzają sobie i innym, i aby wynagrodzić ich zdradę miłości. Stałem się człowiekiem i jestem wśród ludzi po to, abyś oddając mi wszelki ból, jaki odczuwasz, stykając się ze złem w drugim człowieku i w świecie, mogła jednoczyć się ze mną, trwać we mnie i miłować miłością miłosierną każdego. Ja jestem miłosierdziem danym światu i każdemu człowiekowi. Jestem miłosierdziem, które pragnie ogarnąć cały świat, wszystkie serca, by ocalać, uzdrawiać, przemieniać. Wędruj wraz ze mną po ścieżkach świata i Twego życia i czyń, co ja czynię, zawsze ten sam. Jezus Chrystus miłosierny, Bóg, człowiek. Szczytem miłosierdzia jest okazać je swym prześladowcom. Szczytem miłości jest ich miłować szczerze. Przyszedłem na świat i jestem, aby tego uczyć. Jeśli idziesz do drugiego człowieka beze mnie, to niepotrzebnie idziesz. Jeśli chcesz mu pomagać swymi siłami tylko, to dodasz swoją słabość i grzeszność do jego słabości i grzeszności. Jeśli zwracasz się do niego, by go nawrócić na drogi moje, a nie błagasz w skrusze, abym ja Ciebie nawrócił, to zgorszysz jego duszę Twoim faryzeizmem i pychą. Jeśli chcesz okazać drugiemu miłość, a nie okazujesz jej mnie ponad wszystko, to zamkniesz go we własnym egoizmie. Jeśli pragniesz dać światu mnie,
a nie dajesz mi bez reszty siebie, to dasz im tylko swoją obłudę i próżność. Nawracajcie się, dzieci moje, na moją drogę, na tą drogę, jaką ukazałem wam w kazaniu na górze i moim własnym życiem. Idźcie i głoście światu Ewangelię, sami będąc świadkami ewangelicznego życia, jak Maryja. Amen. Jeżeli nie kochasz taką samą miłością tych, którzy cię miłują i tych, którzy cię nienawidzą, to nie łudź się, że kochasz kogokolwiek oprócz siebie samej, siebie samego.